Cześć, witajcie, z tej strony Grid 79. Dzisiaj będzie mały update'ik co do mojego filmu o multinarzędziach. Ci, co oglądali, z pewnością pamiętają, jak wspomniałem, że zasadniczo wystarczą dwa multinarzędzia. Jeden Royal do skanowania plus drugie narzędzie do walki, czyli karabinek Sentineli, czy tam pistolet Sentineli. Pojawił się pewien glitch, o którym być może słyszeliście, być może sami go wychwyciliście, który teoretycznie stawia pod znakiem zapytania to, co powiedziałem, ponieważ niegłupim sposobem będzie zrobienie sobie trzeciego multinarzędzia typowo pod kopanie. Zaraz pokażę wam, o co chodzi. Najpierw zdobądźmy sobie narzędzie Sentineli, ponieważ musi być to karabin czy też pistolet właśnie Sentineli z ich laserem wydobywczym. Tak więc polećmy sobie, spróbujmy ogarnąć narzędzie i zaraz powiem, co dalej. Zdobyliśmy tutaj narzędzie, co prawda, klasy C. Ale zrobiłem to świadomie, ponieważ jest to multitool z czterema slotami ulepszonymi obok siebie. Także jeżeli ktoś takiego nie posiada, może się tutaj na niego pokierować i go odebrać. Oczywiście będzie trzeba go podnieść do S-ki, dołożyć trochę slotów. No ale warto, jest to dość dobre narzędzie. Także ja na szybko go teraz ulepszę i widzimy się za chwilę. Jak możecie zauważyć, nasze multinarzędzie po drobnych modyfikacjach wygląda zdecydowanie lepiej. A to już jest coś bardzo fajnego. No ale przejdźmy do rzeczy, o co chodzi. Musi mieć oczywiście przejęty laser. Weźmy go sobie, wstawmy w wzmocnione pole. Jak widzimy, czerwona wiązka przegrzewa się no dość szybko, ale co wystarczy zrobić? Dorzućmy do niego nasz zwykły laser wydobywczy. I popatrzcie teraz na czas przegrzewania. A zwróćcie uwagę, że to jest kompletnie nieulepszony laser. Dorzuciłem tylko zwykły laser wydobywczy i możemy praktycznie przeorać całą planetę. Spójrzcie, cały czas mam włączony laser wydobywczy. Może 1/3 przegrzania jest. Nie wiem, czy jest to błąd, czy jest to element, który zostanie na stałe. Ale jeżeli ktoś dużo ręcznie kopie, jest to zdecydowanie coś dla niego. Także korzystajcie, póki możecie. A pamiętajcie, że jeszcze można do niego dorzucić ulepszenia klasy X czy S, które ten czas jeszcze bardziej wydłużą. Spójrzcie, cały czas, jak teraz mówię, cały czas kopie i powoli dochodzi do połowy. Jest to naprawdę multinarzędzie dla zbieraczy. Że pozwoliłem sobie w nasz laser wsadzić troszkę ulepszeń i spójrzcie, jak to teraz wygląda.
Dorzuciłem 3 ulepszenia klasy S. Przestój przed przegrzaniem, rozpraszanie ciepła, szybkość wydobycia, wydajność paliwa. Na super doładowanych slotach wygląda to w ten sposób. No, dodatkowo dorzuciłem świder optyczny i zaawansowany laser wydobywczy, żeby to wszystko mieć w jednym multinarzędziu. No i spróbujmy pokopać. Przecież ten pasek w ogóle się nie rusza. Spójrzcie w ogóle na wygląd wiązki. Była niebieska, była na samym początku czerwona. W tej chwili mamy... Jeżeli kolor mojej planety nie oszukuje trochę, jakby złotą wiązkę. Ja nie wiem, czy z pół godziny byśmy nie mogli kopać na luzie. Spójrzcie, jego przegrzanie praktycznie nie rośnie. Paliwo spada może 1 punkt co 10 sekund, nawet chyba dłużej. Gdzieś można zasnąć i dalej wydobywać. Powiedziałem co 10 sekund, chyba co minutę bardziej. Także no, jest rakieta, no nikt mi nie powie, że nie. Mam nadzieję, że tego nie naprawią, nie? Bo to jest naprawdę coś wow, nie? Także mam nadzieję, że się przyda komuś i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, na razie.